Panu Jezusowi Chrystusowi. Witam Was, bracia i siostry. No faktycznie jest inaczej, jak pastor powiedział, jak się tu wychodzi pierwszy raz. Łatwiej jest z tamtej strony się patrzeć na usługującego, ale gdy teraz wszystkie oczy są zwrócone na Ciebie. Zanim powiem o sobie, chciałbym się podzielić słowem, które otrzymałem od Pana, żebym wstawił swoje imię w to słowo. Jest to z Księgi Izajasza, 43 rozdział, wersety od 1 do 5. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Krzysztofie, który Cię ukształtował, Krzysztofie. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie, dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Mam na imię Krzysiek. Mieszkam w Goleszowie. Dziś z całą stanowczością mogę stwierdzić, że Pan Bóg od najmłodszych lat nade mną czuwał i troszczył się. Wychowałem się w kościele katolickim, w rodzinie katolickiej. Od najmłodszych lat, odkąd pamiętam, w domu, wśród rodziców, rodzice dużo palili i bardzo dużo pili alkoholu, odkąd pamiętam. I wszystko złe, co z tym związane, działo się w domu. W takim domu dorastałem. Sam jako dziecko spróbowałem papierosów, alkoholu. W późniejszych latach było tego więcej. Ale najwięcej tego się pojawiło w wojsku, jak byłem. Tam było bardzo dużo alkoholu. Gdy wyszłem z wojska, ograniczyłem to. Mama przestała pić, ale u ojca pojawił się okultyzm, który bardzo złą atmosferę tworzył w domu. Doszło do rozwodu rodziców w 1999 roku. Cała ta sytuacja doprowadziła do tego, że w 2000 roku, w sierpniu, moje życie się bardzo załamało. Załamało się do tego stopnia, że poddałem się całkowicie. Napisałem list pożegnalny, postanowiłem skończyć ze swoim życiem. Koledzy się tego dnia ode mnie odwrócili. Pomyślałem, że sobie żartuję. Ale Pan bardzo szybko zadziałał. Użył swoich narzędzi. Postawił na mojej drodze życia osoby. Zabrał z mojego życia alkohol, papierosy. Zabrał to złe pragnienie, te złe chęci z mojego serca. Dał radość do życia, miłość. Moje życie potoczyło się inaczej. Ale w domu po kilku latach młodszy brat w wieku 12-13 lat zaczął spożywać alkohol. Mama po kilku latach wróciła znowu do alkoholu. Ojciec jeszcze bardziej do alkoholu, jeszcze bardziej wszedł w świat okultyzmu. Cała ta sytuacja, można powiedzieć gehenna w domu, doprowadziła do tego, że w 2013 roku w grudniu znów zrodziło się złe pragnienie. Znów postanowiłem zakończyć swoje życie. Zostawić to wszystko i nie przejmować się tym wszystkim. Ale jeszcze na tyle byłem rozumny, że poszedłem wieczór do kościoła katolickiego, upadłem na kolana i zawołałem do Pana. Nigdy tak nie powołałem nigdy wcześniej. Zawołałem: Jezu, Jezus, daj mi mocny, namacalny znak na opamiętanie, ażebym nie popełnił czegoś, co się Tobie nie podoba. Pan znów użył swoich narzędzi, zadziałał błyskawicznie, 20 minut. Postawił na mojej drodze życia osobę, później jej osoby. Zabrał to złe pragnienie z serca, te złe myśli, wlał radość, miłość do serca. A 2 lutego
zeszłego roku zostałem zaproszony tutaj przez tę osobę, jak ona to ujęła, do innego kościoła. Gdy tu przybyłem, zobaczyłem, no faktycznie inny, żadnych obrazów, nic. Ale gdy usłyszałem grupę uwielbienia, spodobało mi się, fajne pieśni śpiewali. Gdy usłyszałem słowo, pomyślałem, dobre słowo mówi ten starszy pastor. Mówi o pastorze Michale, obecnym dzisiaj tutaj. Ale bardzo urzekło mnie, gdy zakończyło się nabożeństwo, zeszłem tam na dół i wy wszyscy, bracia i siostry, tam na dole, z taką radością, z takim uśmiechem, z taką życzliwością, jedni do drugich, przytulaliście się, żegnaliście, pocieszaliście się słowem otuchy. A gdy wyszłem na zewnątrz, patrzę, że nikt nie pali papierosów, nikt nie zapala papierosa, nikt nie mówi, czy idziemy na piwo. Od nikogo nie czuć alkoholu poprzedniego dnia. Pomyślałem, no faktycznie inny ten kościół jakiś, ale jaki fajny. Byłem jeszcze na kilku innych nabożeństwach, ale bardzo szybko wiele osób do mnie zaczęło mówić, co ty wyprawiasz, gdzie ty chodzisz, to jest sekta, nie wolno ci tam chodzić. Ale Pan znów zadziałał bardzo szybko. W mediach w bardzo krótkim czasie usłyszałem, jak głowa Kościoła katolickiego, papież Franciszek, przesyła gorące pozdrowienia dla gorących wyznawców Jezusa Chrystusa z Kościoła Zielonoświątkowego. Pomyślałem, wow, to nie może być sekta. Zacząłem chodzić na grupy domowe, modlitewne. Tam Pan bardzo szybko mi pokazał, jak bardzo się troszczy o mnie i opiekuje. W lipcu zostałem zaproszony na ewangelizację do Dzięgielowa. Tam w ostatni dzień ewangelizacji oddałem życie Panu Jezusowi. Przyjąłem Go jako swojego Zbawiciela, jednego Pana, Króla Królów. Tam rozpoczął się proces. Proces zmiany, przemiany. Proces wymiany starego życia na nowe w Jezusie Chrystusie. Pan jeszcze bardziej zaczął mi pokazywać, jak się bardzo troszczy i opiekuje mną. Jak bardzo zaczął mi błogosławić w życiu. I to bardzo namacalnie pokazywał mi. Postawił na mojej drodze życia dziewczynę, która jest dziś ze mną. Postawię także takiego ojca duchowego tu na ziemi, bo jednego ojca mam tam w górze, mojego kochanego tatusia. Takiego ojca duchowego, który tu mnie prowadził. A 8 maja tego roku, podczas piątkowych modlitw wieczornych dla mężczyzn, na które brat Janusz zapraszał, zostałem ochrzczony Duchem Świętym. A miesiąc później, podczas tygodnia modlitw przed dniami skupienia opamiętania, w których uczestniczyłem, zrodziło się pragnienie. Pragnienie bycia posłusznym Słowu Bożemu, posłusznym Panu. Pragnienie przyjęcia chrztu. I dziś tu jestem i stoję przed wami. Ale chciałbym z tego miejsca, bracia i siostry, w imieniu swoim, jak i brata Bolka i sióstr, u których zrodziło się to same pragnienie bycia posłusznym Słowu Bożemu, Panu, aby ten tydzień przed niedzielą chrztu nie przygasił tego pragnienia i żadne okoliczności ani przeciwności nie wpłynęły na nasze posłuszeństwo Panu. Byśmy wypełnili wolę Bożą i byli posłuszni do końca. Dziękuję. Amen.